W roku 1972 wystąpiłem z seminarium, ponieważ chciałem jakoś bardziej dojrzeć na zewnątrz i przyszła mi wtedy myśl do głowy, że chciałbym to zrobić na Kulu. Także dopiero dowiedziałem się, że jest taka możliwość, zostanę tam przyjęty i rzeczywiście. I już po kilku miesiącach odbyła się na Kulu dyskusja w auli zorganizowana przez studentów, samorząd studencki, czy należy dopuścić do utworzenia, czy należy kontynuować możliwość istnienia Zrzeszenia Studentów Polskich na Kulu, ponieważ to zrzeszenie miało się przekształcić w zrzeszenie, socjalistyczne Zrzeszenie Studentów Polskich i to słowo socjalistyczne nie pasowało. Ja w tej dyskusji zabrałem również głos dwukrotnie. Na początku powiedziałem, żeby należy tego zrzeszenia, żeby to zrzeszenie na Kulu mogło istnieć, ponieważ to daje studentom szansę wypowiadania się. Po tej dyskusji, w której uczestniczyłem, przysłuchiwałem się również innym ludziom. Pod koniec tej dyskusji zmieniłem zdanie i powiedziałem, że w takiej sytuacji, że to zrzeszenie ma być instrumentem tylko manipulacji studentami bez możliwości wyrażenia ich stanowiska, to jestem przeciw istnieniu tego zrzeszenia na Kulu. I taka możliwość na Kulu, po prostu miałem możliwość wypowiedzenia swojego zdania i tam dalej formowałem swoją wizję, jako swojego życia, ale również jaką miałem wizję młodych ludzi w Polsce. W roku 1976 nastąpiły wydarzenia w Radomiu i ja niestety nie byłem obecny z bliska, bo podjąłem pracę w tym czasie w Księgarni Państwowej Domu Książki w Opolu. Cieszyłem się, że mogłem tę pracę otrzymać, bo przez pół roku byłem bezrobotny i wtedy mogłem tylko pieniężnie wesprzeć tych ludzi aresztowanych, ich rodziny. Także przyjechał do mnie Borusewicz i mówił, czy mogę ofiarować jakieś pieniądze, czy mogę przeprowadzić jakąś zbiórkę dla tych robotników w Radomiu. Ja taką zbiórkę przeprowadziłem w moim środowisku, wśród księży, których znałem, i mogłem przekazać Borusewiczowi jakąś kwotę zebraną na ten cel. Także ci ludzie byli mi w Radomiu bardzo bliscy. Borusewicza poznałem na Kulu, ponieważ należeliśmy do tego samego duszpasterstwa akademickiego, mianowicie prowadzonego przez dominikanina ojca Ludwika Wiśniewskiego. I tam należało wielu dzisiejszych polityków znanych. Marian Piłka, zmarły również Janusz Krupski i inni ludzie. Piotr Jegliński, to było środowisko spotkań, tak zwanych młodych spotkania, Pismo Młodych Katolików z Lublina. Ja byłem uczestnikiem tego środowiska i dlatego Borusewicz przyjeżdżał do nas na Opolszczyznę po pieniądze. Pomoc ta skończyła się dla mnie negatywnie, ponieważ informacje o przekazaniu pieniędzy Borusewiczowi również przekazałem je drogą przekazu pocztowego później, po jego wyjeździe. To SB wykorzystało tą informację i dyrekcja Domu Książki otrzymała polecenia, żeby mnie zwolnić z pracy. Jeszcze drugi aspekt tam miał miejsce. Borusewicz wysłał nieopatrznie bibułę na adres Domu Książki, adresowaną na moje nazwisko, ale Dom Książki. I dyrektor Domu Książki poszedł z tą paczką bibuły prosto do SB. Także każdy z nas popełniał czasami błędy, które kosztowały drugiego jakąś tam szansę życiową. Przeprowadziłem się po zwolnieniu z pracy w Opolu. Byłem przez pół roku znowu bezrobotny. Poszukiwałem pracy w różnych miejscach pracy, tam na wsi, w Opolszczyźnie, na Opolszczyźnie. Miałem być kierownikiem piekarni. Już miałem być od następnego dnia podjąć pracę, ale dyrekcja gminy i spółdzielni otrzymała polecenie z Służby Bezpieczeństwa,
że nie mogę być absolutnie przyjęty do pracy. I dlatego musiałem szukać pracy poza województwem opolskim, bo na Opolszczyźnie miałem wilczy bilet. I pojechałem do Katowic, dowiedziałem się, że tam potrzebują pracownika w księgarni Świętego Jacka i zostałem zatrudniony. Także w roku 78 od sierpnia już byłem pracownikiem księgarni Świętego Jacka. To stworzyło dla mnie nowe szanse. Mogłem tam nawiązać kontakty ze Świtoniem, z wolnymi związkami zawodowymi i również w ramach kościoła mogłem rozwinąć szerzej swoje zainteresowania i swoją działalność. W sierpniu 78 roku przyjechałem do pracy do Katowic, w księgarni Świętego Jacka i w ciągu miesiąca miałem możliwość poznać Świtonia. Bodajże w sierpniu jeszcze odbyła się rozprawa w sądzie rejonowym w Katowicach przeciwko Świtoniowi. Tam uczestniczyło kilkadziesiąt osób, różnych obserwatorów, nawet zagranicznych. Tam spotkałem Mariana Piłkę, między innymi na rozprawie na korytarzu. Ale to się skończyło dla Kazimierza Świtonia pozytywnie, w tym sensie, że wyszedł, został skazany, ale wyszedł szybko na wolność. I ja go też szybko odwiedziłem w mieszkaniu. I tak do roku 80 odwiedzałem go regularnie w tym mieszkaniu na ulicy Mikołowskiej. I zdarzało się tak, że po niektórych wizytach byłem odprowadzany na komisariat Emona Kilińskiego i tam rewidowany i wypytywany, co ja tam robię i tak dalej. Także Kazimierz Świtoń był moim przyjacielem, stał się przyjacielem rodziny, bo w lecie 1979 moi teściowie oraz żona zaproponowali spędzenie rodzinie Świtoniów wakacji u nas na wsi w Kłodoboku. To jest w koło Nysy, w województwie opolskim. I Świtoniowie tam przyjechali i były różne takie związane z tym ich pobytem zdarzenia. Na przykład pracownica gminy prosiła osoby z gminy, żeby donosiły, że tam będzie przebywał Świtoń, w tym w naszym domu, że tam przebywa Świtoń, żeby donosiły o tym, gdzie Świtoń chodzi, gdzie wychodzi, o który wraca w czasie tego swojego urlopu. I tak się złożyło również, że w tym czasie przyjechała do nas tam na tą wieś członkini Amnesty International ze Szwecji, Mimi Nielsen, i miała możliwość spotkać się ze Świtoniem. Także te kontakty były szerokie. Tam przyjeżdżali różni ludzie do nas na wieś z Amnesty International, jak również miejscowi Niemcy, którzy musieli w 1945 roku opuścić Kłodobok, bo zostali wysiedleni. I do tego stopnia, że prawie wszyscy Niemcy przekazywali sobie wiadomość: tam możecie iść do tego domu, tam zostaniecie przyjęci, tam możecie rozmawiać po niemiecku. I tak, że wielu we wsi ludzi nie wiedziało, myślało, że ja jestem jakimś Niemcem, ponieważ ja się nie urodziłem w tej wsi, tylko żona. I oni myśleli, że ja może jestem Niemcem i się ożeniłem właśnie z Polką. I dlatego jak wyszedłem czasami na wieś, na ulicę, no to młodzież krzyczała za mną: wolna Europa, bo kojarzyli to jakoś z Niemcami. Dla mnie to był zaszczyt, bo ja uważałem, że rzeczywiście ja walczę o wolną Europę, żeby w tym sensie, że Polska jest członkiem Europy, członkiem wolnej Europy, tylko że niestety pod okupacją sowiecką jeszcze, ale że kiedyś stanie się członkiem wolnej Europy. I to, że młodzież tam krzyczała za mną, to było dla mnie zaszczytem. Uważałem właściwie to za wysokie odznaczenie, że uznano mój wkład jakiś do tego dzieła. Przez dwa lata, od 78 roku do roku 1980, byłem stałym gościem w mieszkaniu Kazimierza Świtonia, także poznałem jego rodzinę, jego żonę oraz dzieci. Byli zresztą, tak wspomniałem, swój urlop u nas spędzali wszyscy. I w pewnym momencie nawet prosił Kazimierz, żebym pomógł załatwić pracę jego córce, która została zwolniona
jakimś przedsiębiorstwie państwowym za to, że była córką Świtonia. No i rzeczywiście załatwiłem tą pracę. Poszedłem do dyrektora domu, nie do domu, tylko do księgarni Świętego Jacka, tak. Powiedziałem, że córka Świtonia jest w potrzebie, została zwolniona, a dziewczyna chce po prostu tylko pracować i zasługuje na to, jest spokojna, nie będzie żadnych przykrości, nie będzie żadnych trudności. Dyrektor się zgodził, że będzie zatrudniona, nie wprawdzie za ladą, żeby miała jakąś funkcję publiczną, żeby nie kojarzono tego niewłaściwie, żeby nie szkodzić również księgarni Świętego Jacka. No ale Kazimierz się zdenerwował, powiedział, że jak to, córka Świtonia ma gdzieś pracować na zapleczu, to jest poniżające. Ja pójdę do księgarni, ja zrobię tam awanturę dyrektorowi, mają zatrudnić na froncie i tak dalej. No, ja powiedziałem, Kazimierz, nie rób tego, bo ja chcę tam też pracować nadal, ja też jestem zależny od tej pracy i ciesz się, że dostała możliwość tej pracy. Ale Kazimierz powiedział, nie, ja nie mogę zaakceptować takiej sytuacji, także nie pójdzie do tej pracy. I w tym sensie różniłem się nieraz z Kazimierzem Świtoniem w ocenie, powiedzmy, realności sytuacji. On był takim idealistą, że gotowy był poświęcić dobro całej swojej rodziny dla dobra Polski. A ja uważałem, że również jesteś głową rodziny i rodzina również musi być na pierwszym miejscu właściwie, a Polska również na pierwszym miejscu, ale to trzeba jakoś... Czasami były na ten temat dyskusje, ale ponieważ Kazimierz był starszy ode mnie o parę lat, to ja nigdy nie wymądrzałem się i nie stawałem ponad, powiedzmy, jego stanowiskiem. Uważałem, że poświęcił swoją rodzinę bardziej radykalny sposób niż ja. Ja też narażałem oczywiście dobro mojej rodziny, ale uważałem, że to są granice jakoś dopuszczalne, rozsądkiem. Natomiast Kazimierz poszedł na całego. I w tym sensie nasze pozycje były, jego pozycja była mocniejsza. On był poświęcony do reszty, a ja poświęciłem jakby to częściowo tylko. Świtoń był dla mnie łącznikiem, powiedzmy, z Warszawą, ponieważ on utrzymywał kontakt zarówno z Korem, jak również z Robcią. I wprawdzie Kor to nie jest moja parafia, ale Kor był bardziej nagłaśniany przez Wolną Europę, bardziej, powiedzmy, eksponowany. Natomiast Świtoń był jako niepodległościowiec związany ideowo z Robcią. Ja również czułem się związany ideowo z Robcią, chociaż wielu ludzi nie znałem. Znałem jedynie, powiedzmy, rodzinę Czumów. Poznawałem lepiej, bo profesor Łukasz Czuma był moim profesorem na KUL-u i zgodził się zostać na przykład ojcem chrzestnym mojego dziecka. Natomiast jego brata Andrzeja poznałem w Warszawie również i rodzinę Andrzeja całą znałem już z lat 70. Także jak Amnesty International przyjeżdżała do mnie, wielu ludzi odwiedzało nas w tym czasie, to była prośba, żeby przywieźli na przykład powielacz z Norwegii. No i moi goście przyjechali do mnie na wakacje, ale wsiedli z powrotem do auta, pojechali do Norwegii po powielacz i przywieźli go do Robcia, do Warszawy. Także Kazimierz Świtoń był mi bliski. Ja się go nie wypytywałem o żadne szczegóły, na czym polega jego działalność. Myśmy tylko się spotykali, żeby się niejako umocnić emocjonalnie. Ja mówię, Kazimierz, słyszałem to i to, co tam w radiu mniej więcej mówią. Kazimierz mi powiedział, tak, oczywiście radio mówi pewne rzeczy, ale to co ja robię, to tego oni nie wiedzą, bo to się robi pokryjomu. Jak ja chcę coś powiedzieć organizacyjnego, to ja włączam wtedy pralkę albo włączam radio na full i wtedy szeptem coś mówię do swojego współpracownika, żeby to nikt nie mógł podsłuchać, bo wiem, że jest podsłuch w całym mieszkaniu i nasza rozmowa tutaj również jest podsłuchiwana. Także gdy chodzi o takie sprawy techniczne, organizacyjne, to wiem, w którym momencie i gdzie ewentualnie można wyjść na dwór, na zewnątrz, w parku też te rzeczy przekazać. Natomiast wymiana poglądów o sytuacji politycznej i o tym, co możemy robić, to możemy mówić o tym otwarcie. Także o tym, żeśmy rozmawiali w mieszkaniu Kazika Świtonia.